witam Was serdecznie dzisiaj w bardzo króciutkim filmie na temat grzyba, który jest grzybem niejadalnym. Krótko z tego powodu, że co chwilę mi deszcz przerywa i nie mam jak kręcić, no bo ciężko jest kręcić film, jak jest telefon cały mokry. Dlatego króciuteńko dzisiaj o grzybku, który nazywa się żylakiem trzęsakowatym. Grzybek ten jest grzybem niejadalnym, co już wspomniałem, a najprościej go pomylić z żylakiem promienistym. Natomiast jest jeszcze inny gatunek, który już bardzo niewprawieni grzybiarze mogą pomylić z tym grzybem, przynajmniej na pierwszy rzut oka, to jest kolczatek strzępiasty. O żylaku promienistym powiem za chwilę przy zbliżeniu, o jego różnicach, bo on rzeczywiście jest dość podobny do tego grzyba. Natomiast kolczatek strzępiasty, wystarczy, że spojrzycie na hymenofor i będziecie wiedzieli już, że nie jest to ten grzyb, dlatego że żylak trzęsakowaty ma hymenofor rurkowaty, natomiast kolczatek ma, jak sama nazwa wskazuje, hymenofor z kolców. Dobra, zobaczcie teraz, jak wygląda ten grzyb z bliska. A tak wygląda, słuchajcie, z bliska. Jest to grzybek o konsystencji takiej galaretowatej troszeczkę. Gumowatej może bardziej niż galaretowatej, bo do galaretka kolczastego mu daleko. Natomiast ma taką konsystencję, no, gumowatą. Miękką. Słuchajcie, różnica między żylakiem trzęsakowatym a żylakiem promienistym jest głównie w formie, dlatego że kolorystyka może być bardzo podobna obu tych obu grzybów, natomiast forma, tutaj to forma żylaka trzęsakowatego jest taka, widzicie, że on tworzy wiele zrastających się owocników przyrastających do drzewa, natomiast żylak promienisty tworzy przeważnie jeden, ale bardzo rozległy owocnik. No i kwestia w hymenoforze. Hymenofor tutaj Wam już pokazuję. U żylaka trzęsakowatego, który tu widzicie w tej chwili, samolot jakiś leci i mi hałasuje. Czekajcie sekundę. U żylaka trzęsakowatego ten hymenofor jest rurkowy i u jednego, u drugiego żylaka jest rurkowy, jak się dobrze przyjrzycie, ale tutaj tworzy on wyraźny, po prostu pokręcony labirynt, można powiedzieć. Natomiast w przypadku żylaka promienistego te rurki zbiegają się, jak sama nazwa wskazuje, promieniście. Kolor tego grzyba. Kolor tego grzyba. Przyjrzyjcie się jeszcze dokładnie. Kolor tego grzyba, słuchajcie, jest taki bladomięsno-różowaty, chociaż dla mnie lepiej odpowiada i przemawia do mnie kolor cielisty, bo może inaczej powiem. Kolor tego grzyba może być w kolorze cielistym, ale również w kolorze takim wpadającym właśnie w mięsno-różowy. Żylak promienisty bywa również w tym kolorze, aczkolwiek również występuje w kolorze pomarańczowo-czerwonym, więc w przypadku tego drugiego grzyba mamy dwa wybarwienia, tutaj też dwa, ale troszeczkę inne, mianowicie cielisty i mięsno-różowy. To jest kolor tego grzyba. Hymenofor, słuchajcie, jest w takim samym kolorze, troszeczkę w... Nie, odcień jest chyba nawet taki sam. Już przed chwileczką Wam pokazywałem, jak ten hymenofor wygląda z bliska. Zapach, słuchajcie, jak ja bym ten zapach określił? Bardzo delikatny, słabo wyczuwalny. No, można powiedzieć, że zapach jest praktycznie niewyraźny, bez jakiegoś konkretnego zapachu. Bardzo, bardzo delikatnie grzybowe, ale to bardzo. Dlatego tym się nie sugerujcie. Słuchajcie, żylak promienisty występuje na drzewach liściastych. Tutaj go macie na brzozie. On rośnie na brzozie, na olszy, na buku, na dębie, głównie na drzewach liściastych, z drzew iglastych, na których występuje bardzo, bardzo rzadko. Czasami można go spotkać na sośnie, ale przede wszystkim jest to, są to drzewa liściaste. Grzyb ten, słuchajcie, tworzy owocniki przez cały rok, a więc w zasadzie już kiedy tylko nie ma przymrozków, możecie tego grzyba znaleźć. Jest to chuba, tak zwana chuba, dlatego że występuje wyłącznie, słuchajcie, na pniach drzew, więc przyrośnięty do drzew martwych lub umierających.
i wy już możecie go spotkać w zasadzie od wiosny do wczesnej zimy, bez jakichś grubych przymrozków. Natomiast najczęściej występuje, słuchajcie, latem i jesienią. Mamy koniec listopada, końcówkę listopada i ten grzybek się tutaj pojawił. Jest to grzyb jednoroczny, więc on umrze i nie będzie tu potem po tym owocniku. Może umrze, to jest źle powiedziane, bo grzyb żyje dalej, ale owocnik zgnije. Nie będzie tu później po nim śladu. To co powiedziałem na wstępie, ten grzyb jest grzybem niejadalnym, aczkolwiek powiem wam szczerze, że nie znam przyczyn jego niejadalności. Nigdy sam go też nie próbowałem. Wiem, że zawiera jakieś substancje bakteriobójcze, wirusobójcze i inne, no ale to większość grzybów zawierają tego typu substancje, natomiast mówię, no nie znam przyczyn jego niejadalności. Podejrzewam, że może być po prostu niesmaczny. Trzeba by było kiedyś spróbować. No, myślę, że to tyle na ten temat, na temat żylaka trzęsakowatego. Tak sobie ten grzybek tutaj rośnie. Trzymajcie się ciepło i do następnego razu. Hej!